się zaczęło już w liceum, gdy był wolontariat. Wolontariat w szpitalu na samym początku. I już od drugiej klasy liceum ja wiedziałem. Wiedziałem, że to jest to. Praca z dziećmi, praca z najmłodszymi, to jest coś dla mnie. Dlatego naturalnym kierunkiem było dla mnie edukacja prorozwojowa. Myślę, że wybrałem tą drogę pedagoga trochę z powołania, jak najbardziej. Zaskakuje mnie tutaj wiele, wiele rzeczy, a co dokładnie w dzieciakach? To, że potrafią z niczego zrobić fajną rzecz. Ze zwykłych pudełek, ze zwykłych guzików, wstążek, słomek, rurek i rolek po papierze, potrafią stworzyć robota, akwarium, a nawet rybkę. Ja jestem na edukacji prorozwojowej na drugim stopniu. Widzę sens już teraz w pracy, co daje mi efekty. To są te najbardziej praktyczne rzeczy, czyli kontakt z logopedą, zajęcia z podstaw logopedii, zajęcia z podstaw surdopedagogiki, gdzie faktycznie rozmawiamy z praktykiem, który wie, o czym mówi. Ma na co dzień kontakt z rzeczywistością i mówi nam o niej bez owijania w bawełnę, jak radzić sobie z konkretnymi sytuacjami. Daje nam tutaj przykłady konkretnych rzeczy. Zależy mi, nie będę ukrywał, na tym, żeby z jednych zajęć wynieść jedną konkretną rzecz, którą faktycznie mogę przenieść tutaj, na grunt przedszkolny. Są tacy wykładowcy, którzy faktycznie potrafią mówić z takim powerem, z takim zapałem, że tobie aż się chce. W Kolegium Da Vinci podoba mi się to ludzkie podejście. Mam na imię Mateusz, studiuję edukację prorozwojową w Kolegium Da Vinci.